8 maja wspominamy błogosławioną Teresę Demianowicz, dziewicę. Teresa urodziła się 26 marca 1901 roku w Bayonne w USA jako najmłodsza z 7 dzieci w rodzinie słowackich emigrantów grekokatolików Aleksandra i Joanny z Bardejowa. 5 dni później przyjęła sakramenty w tajemniczenia chrześcijańskiego w obrządku grecko-katolickim w kościele św. Jana Chrzciciela. Była bardzo zdolnym dzieckiem. W wieku 5 lat rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Niestety z powodu choroby matki nie mogła kontynuować nauki w szkole średniej. Dopiero po jej śmierci mogła wrócić do szkoły. W 1923 roku z najwyższym wyróżnieniem ukończyła studia w Instytucie Nauczycielskim Świętej Elżbiety w New Jersey i uzyskała dyplom uniwersytecki w dziedzinie nauk humanistycznych. Podjęła pracę jako nauczyciel akademicki, wykładała łacinę i język angielski. W tym czasie bardzo aktywnie angażowała się w życie parafialne, śpiewała w chórze, podejmowała działalność charytatywną. Należała do sodalicji mariańskiej. Pragnienie wstąpienia do zakonu, które w niej dojrzewało od wielu lat, zrealizowała dopiero po śmierci ojca. 11 lutego 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętej Elżbiety. Na początku formacji nowicjackiej przyjęła imię Miriam. Od początku formacji zakonnej cechowało ją głębokie życie duchowe, oparte na mistycznym doświadczeniu zjednoczenia z Trójcą Świętą. Jej spowiednik, ojciec Benedykt Bradley, benedyktyn, poprosił, by pisała konferencje duchowe. Wygłaszał je pod tytułem Większa doskonałość. Była też autorką sztuk teatralnych, Siódmy tydzień i Kolonia trędowatych oraz kilku wierszy. Pierwsze śluby zakonne złożyła w listopadzie 1926 roku. 20 grudnia tegoż roku znalazła się w szpitalu z powodu ogólnego wyczerpania organizmu. Dość szybko powróciła do zdrowia, ale po miesiącu znowu była w szpitalu z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. Pojawiły się niespodziewane komplikacje. Ponieważ stan zdrowia był poważny, pozwolono jej złożyć śluby wieczyste 2 kwietnia 1927 roku. 6 maja miała kolejną operację. Zmarła 8 maja 1927 roku. W pogrzebie uczestniczyło bardzo dużo wiernych. Jej grób stał się miejscem pielgrzymek. Wielu ludzi świadczyło o łaskach otrzymywanych za jej wstawiennictwem. Kardynał Angelo Amato, który w imieniu papieża 4 października 2014 roku dokonał aktu jej beatyfikacji, mówił, że doświadczała obecności i szczególnej opieki swojego anioła stróża, który często pomagał jej tam, gdzie ona sama nie domagała. Chociaż jej życie było normalne, od najmłodszych lat doświadczała specjalnych łask, wspólnych dla wielu wielkich mistyków. W nowicjacie była wzorem cnót, zwłaszcza posłuszeństwa. Charakteryzowała się niezwykłą życzliwością, która nie różnicowała ludzi. Zawsze gotowa przebaczać, chwaliła dobro czynione przez innych. Miała dar głębokiego zrozumienia, znaczenia miłości do Jezusa ukrzyżowanego i obecnego w Eucharystii oraz obecności łaski Bożej w ludziach. Mówiono o niej, że jest pierwszą błogosławioną, która urodziła się i żyła w Ameryce w XX wieku i pokazuje nowym pokoleniom, jak żyć i realizować wartości chrześcijańskie w kulturze własnego kraju i w tych czasach. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Teresy, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.